O, w końcu powraca ktoś z poprzedniej części, czyli Salamandra. Dla osób niewtajemniczonych, Salamandry występowały w wyzwaniu Glacius. Gdzie w wersji na PC-ta to Harry musiał z nimi się jakoś uporać, a w wersji na PS2 to w zasadzie Hermiona? Tak, Hermiona mogła. O, jaki słodki zajączek. O, fajnie. Ej, naprawdę słodziak. Ja bym sobie przygarnął takiego. Dobra, a ja w tym czasie, kurde, przywołam sobie te nagrody zaklęciem Axio, które w ogóle nawet nie mogliśmy poznać w Więźniu Azkabanu ani w poprzednich częściach, dlatego że no nie było go. Więc teraz mamy kolejną nowość i tu mieliśmy zakończenie poziomu, tak tylko przypomnę. Oj, mam bardzo mało, znaczy nawet nie tak mało, mam 82, więc myślałem, że będę miał jeszcze mniej. Ale fasolki tutaj zbieramy, ej, co to ma znaczyć? Weźcie, zbierajcie fasolki, nie róbcie, kurde, takiego przypału. O, jesteśmy teraz na wieży? To jest wieża, czy jesteśmy na dachu już? Ja nawet nie wiem. Ale wiem, że sobie zdrowie na maksa ogarnąłem, więc cool. Andry, to istna plaga! I do tego wypaliły mi dziury w spodniach! Ja trochę se zraszuję, bo jestem znany z tego, że ja też lubię raszować. Rashbi. Dobra, elegancko, doskonale, jak to się mówi. Salamandrowy ogień! I znowu ta, kurde, pieprzona salamandra. Daj sobie spokój, kurde, już. Miałem nadzieję, że będziesz pamiętać. Aqua erupto! Ja cię tu zgaszę, kurde, zgaszę twe pragnienie, salamandro. Szybko! Gasimy ogień wszyscy razem, dawajcie, no. Kurde, no. Co za cymbały. No i sam muszę, kurde, gasić. Ja tu poproszę teraz 50 dodatkowych fasolek za to, że ja musiałem sam ugasić. Strzeliła we mnie! Ale kurde, ten Hogwarts to ładnie tu wygląda, ej. Ładnie to się prezentuje. Jestem pod wrażeniem. Chyba słyszałeś o salamandrowym ogniu, Weasley. Trzeba go ugasić, zanim wylęgną się z niego nowe salamandry. Co za gówno. Czemu one są takie agresywne? Dajcie mi spokój, ja mam tylko 34 punkty zdrowia. Czy 34? No tak, 34 punkty, teraz 24 mam, o. A ktoś w ogóle chociażby się, nie wiem, zainteresował może tu po środku tym? Czy już wywalone w to? Czy lepiej, żeby te salamandry się w nieskończoność pojawiały? Auć! Co za kurwa debile, bez kitu. Że nie natkniemy się na więcej tych stworzeń. Nareszcie się udało. Znając Moody'ego, to czeka nas przeprawa z armią salamander. Zesrać się aż można było, kurde. Ale wracając, no graficznie to ładnie się prezentuje, soundtrackowo zresztą też. Uważam, że naprawdę soundtrack to jest prima sort. Jeremy Soule oczywiście jak najbardziej na propsie. Aha. I teraz mam użyć Carpe Retractum. Aqua Eructo! W sumie to Carpe Retractum teraz to każdy może użyć. No ale jako że gram Ronem, no to teraz jest jeszcze lepiej, dlatego że jak pamiętacie, w Więźniu Azkabanu na PC to on się uczył czaru Carpe Retractum. Hermiona, może chciałabyś pomóc nam tutaj, czy może tak nie chcesz? Nie wiem. Hermiona, rusz dupę. Sorry, że tak się wyrażę, ale naprawdę rusz siedzenie. I pomóż nam. Ale teraz się okazuje, że Harry ma to w dupie wszystko. Super, no po prostu kurde. Cieszę się, że mogę na was polegać. Naprawdę plus jeden, byczki, oby tak dalej. Zaraz znajdzie mnie czyhająca na mnie salamandra. Wiesz, Ron, chyba tym razem jest ich więcej niż jedna.
Nie, 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 nie tak! Jak nie tak? No trzeba ugasić, ty! Chyba wiem, co robię. Postarajcie się bardziej! Postarajcie się bardziej. A weź spadaj, gościu, kurde, ja tu się staram, jak tylko mogę. Aqua Eructo! Wingardium Leviosa! Wingardium Leibosa. Gratuluję! Interesujące podejście, gratuluję. To nie jest interesujące podejście w takim razie. Odlot! Dobra robota. Lećcie po tarczy. Może tutaj coś będzie pod tymi kamieniami, nie wiem, może się warto zainteresować zanim tarczę weźmiemy. To tak tylko ja podpowiadam, nie musi oczywiście tak być. O kurde, teraz ktoś kamieniem w łeb dostanie. Zgon na miejscu od razu będzie. Oczywiście to będzie wina Rona, nie moja, więc Ron, szykuj się na list gończy. Aha! Zamiast takie, nie wiem, super, fajnie to, aha, wykrzyknik, no to aha, wykrzyknik, no i tyle w temacie. Poziom wyżej, nowicjusz, o kurde, jestem nowicjuszem teraz, naprawdę, grubo. Nie spodziewałem się czegoś takiego, naprawdę. To jest ostatnie, czego się spodziewałem, 45, 7 i 4. Okej, i co teraz będziemy mieli dalej? Poziom zaliczony, obrona przed czarną magią, zablokowane, dachy zamku Hogwarts, została jedna tarcza turnieju trójmagicznego do odblokowania kolejnej lokacji, bla 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 bla. No to chyba lecimy w takim razie na następny poziom, tak mi się wydaje, czyli na dachy zamku. Nic tutaj po nas już, więc lecimy na dachy zamku Hogwarts. I oczywiście teraz gramy Harrym, Harry Potta. I no wypadałoby tutaj, wiecie co, może inaczej, cofnę się, zanim wybierzemy postać, bo ja ciągle zapominam, że Folio Universitas teraz zupełnie inaczej wygląda. Troszeczkę nie mogę się do tego przyzwyczaić, powiem wam szczerze. O, teraz pytanie, czy ja chcę za urok? Urok, akcja, energia życiowa. Nie no, ja energię życiową chcę. Oczywiście, że im więcej żyćka, tym lepiej. Nara w ogóle. I teraz... no, tutaj, dokładnie. Idziemy. Nie ma to tamto. I gramy Harrym. Harry Potta! Lecimy. No i jesteśmy na dachach. Zobaczmy, co tu będzie. Coś czuję, że do tych dachów będziemy musieli jeszcze parę razy wrócić. Ale dobra, zobaczmy. A, znowu się spotykamy. Zostało jeszcze parę tarcz do zebrania. Ta, teraz trochę tarcz trzeba będzie zebrać. Już nawet jedną zebraliśmy, bo niestety mi kamera zasłoniła i nie zdążyłem zobaczyć, jak one wyglądają nawet. Ale już widzę chociażby po designie, jak już patrzyliśmy przed chwilą na nie. No to widzę, że to już nie będą te same tarcze z więźnia Azkabanu. Na peceta oczywiście, a szkoda. Bo osobiście uważam, że... A wspinaj się na blok, możemy się wspinać na blok? Faktycznie. Myślałem, że trzeba go przesunąć. No i okej, dobra. To teraz zejdźmy sobie w dół. Oczywiście... Daleko stąd! Oczywiście uważając, żeby nie spaść na sam dół, bo trochę byłby przypał, gdybym spadł i sobie rozwalił ten przysłowiowy głupi ryj. Żeby zburzyć wzborniki, Ron! No właśnie, Ron, w ogóle po co ty drążysz temat? Nie rozumiem cię w ogóle. I teraz możemy tymi kotłami rzucać w ścianę i ta ściana się od razu niszczy. Ej, fajny bajer. Oczywiście muszę postarać się, żebym miał jak najwięcej fasolek, bo chciałbym, żeby jako Harry Potter zdobywać oczywiście jak najwięcej upgrade'ów. Trochę nie przemyślałem tego, bo teraz wyjdzie na to, że Hermiona będzie miała więcej upgrade'ów do zrobienia, no ale trudno. Najwyżej wyjdzie na to, że dwie postacie będą miały, kurde, więcej
do roboty. O tak. Fajnie nawet też zrobili to, że deszcz tutaj w tle nam towarzyszy. Że to nie jest taki poziom, że o, sobie zwiedzamy i tylko tyle i na tym koniec tematu. Tylko tu faktycznie mamy coś takiego. I tam chyba coś jest. No to dziwnie stoi w ogóle ten klocek cały tutaj. Ten klocek Lego. Zaklęcie Aqua Erupto! O! Tarcza tam jest. Tą tarczę można zebrać. Już widzę, że ona dziwnie wygląda trochę. Ikus Extremos! Akcjo! Ja chyba teraz zmarnowałem to, co nie? Oczywiście, że zmarnowałem. Dobra, nieważne. Serio, kurde, życie. Dziewiąte. No ja życiem nie pogardzę w tym momencie, nie? Wingardium Leviosa! I chyba przesunę ten klocek, bo tam jest ta tarcza, ja bym chyba ją nawet zebrał, wiecie? Oczywiście nie będę wszystkich zbierał, no bo trochę to jest bezsens z tego, co słyszałem. Więc będę bardziej się na innych rzeczach skupiał. Ale może spróbujmy przesunąć. Chodźcie tu. Chodźcie tu, razem rzucimy czar. No, wszyscy razem. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Przesuwamy dokładnie. Kurde, widzicie, możemy to przesunąć, może przesuniemy to tam. Nie zatrzymuj się! Dawaj. Wingardium Leviosa. Nie to chciałem, ja chcę tamto przesunąć. O, tak. Ale nie w tę stronę trochę. Aha, tam nie mogę przesunąć tego. Myślałem, że tam do tej tarczy mogę się. Dobra, nieważne. Myślałem, że to możemy w taki sposób przesunąć. Ale dobra, skoro tak nie możemy, no to najwidoczniej tak nie możemy i nie ma co drążyć tematu. I teraz robimy ciach. O właśnie tak. Aqua Erupto! Auć! Ja! Lapiforce! No i kolejna tarcza. No dziwnie trochę wyglądają. Szczerze. No trochę dziwnie wyglądają. No. Szalonooki ciągle powtarza: stała czujność. Nie wiem, czy można być jeszcze bardziej czujnym. O, tarcza. Trzecia. No. Lecimy. O, i po posągu. Może za tymi posągami też tarcze będą. Byłoby ekstra. No, już jeden tu buchnął tak śmiesznie. Dobra. I cały czas mnie zastanawia, jak tam tą tarczę zdobyć, ale dobra, już walić ją. Z tego, co słyszałem, to ważniejsze są te większe tarcze niż te mniejsze. Te mniejsze to teraz to takie popierdółki są. Nikogo one nawet nie interesują już. Ojej! No, dawaj, gaśnij. Lapiforce! Ej,
Flatus! Dobra, salamandra tutaj buchła. Ale... Czemu, kurde, niech... W ten środek, właśnie, w ten środek. To trzeba ugasić najpierw. O, o, dokładnie. Tu już wtedy nie będą się spawnić te salamandry. No. Zbieraj. Im więcej, tym lepiej. Więcej, tym lepiej. Bo upgrade'y same się nie zrobią. Same się nie ogarną. Najgorzej to teraz Ron stoi w sumie z życiem. O, moje. Zabieram. Zabieram, co moje. Jeszcze ile zostało? Przepraszam najmocniej. Odbiło mi się trochę po soczku. Tym bark. zostały nam chyba tylko jeszcze ten jeden, ta jedna platforma. I moje. Okej, czyli teraz kotłami trzeba w wieżę innymi są wyrzucać, dobra. No chyba nie tak. Wingardium Leviosa! Tak też, nie? Rzucaj kociołkami we wsporniki wieży. Jakbym wiedział, co to jeszcze znaczy wspornik wieży. Że to? Czekajcie. Kurde, no wyceluj tam. A, w to! No dobra, możemy tak też zrobić oczywiście. Pod warunkiem, że jakkolwiek trafię tym Wingardium. A, dobra, nieważne. Nie zauważyłem tego kociołka, wybaczcie. No póki co najwięcej fasolek to ma oczywiście Hermiona. O, super. Uwaga! Kurczę! Co to było za gadanie? Uwaga, uwaga, bez jakichkolwiek emocji. Co to miało być? Przepraszam bardzo. A, i tu tarcza jest. Dostępny nowy poziom, zakazany las. Aquaruk to, no. Dobrze. To widzę, że ładnie nam poleciało. Pulus, Lapiforce, Ebulbio, pojętny. A jakiś nowy poziom żeśmy zdobyli. 113, 60, 62. Okej. I co teraz będziemy mieli dostępne? Dachy zamku Hogwart. A, zakazany las. Możemy do zakazanego lasu pójść. Ja myślę, że jeszcze polecimy sobie tutaj. A im więcej, tym lepiej będziemy mieli. Oczywiście dalej Harry. Jeszcze nie będę nic upgrade'ował, ponieważ jeszcze więcej fasolek chcę zebrać. I ruszamy. Bez zbędnego pitolenia. Jesteśmy z powrotem. 119, 200, 117. Jeszcze parę tarcz do zebrania. Teraz polecimy w tę stronę. Bo tu nas jeszcze nie było. A jak już mamy zwiedzać wszystko, to lepiej zwiedzajmy teraz. Nim będzie tak jakby za późno. No i mówię, kurde, trochę... troszeczkę dla mnie minusem w tej gierce jest to, że nie możemy sobie też swobodnie Hogwartu zwiedzać, no nie? Jakby uważam, że Harry Potter trochę z tego zasłynął, że można było na spokojnie, kurczę, zwiedzać sobie ten Hogwart. A nie tak jak, kurde,
w tej części, gdzie po prostu musimy iść z punktu A do punktu B i to nie na zasadzie zwiedzania, tylko po prostu za pomocą level selectu. Trochę mnie to... Może nawet nie tyle co denerwuje, co uważam, że no trochę to magię swoją straciło. To bardzo mocno magię straciło, bo uważam, że moglibyśmy sobie normalnie pozwiedzać ten Hogwart. Zresztą jestem bardzo ciekaw, jak Hogwart by wyglądał względem więźnia Azkabanu. Dobra, co tu mamy? Tu trzeba będzie chyba ten Glacius użyć. Aqua Eructo! Albo Aqua Eructo właśnie. Bo Glacius przecież w tej części nie istnieje. Nie istnieje taki czar. To było w więźniu Azkabanu, to się nie liczy. Jestem w ogóle ciekaw, ile ja będę miał maksymalnie żyć w tej gierce. Czy w ogóle będzie to liczba dwucyfrowa, czy jednak jednocyfrowa? To mnie w tym wszystkim bardzo zastanawia. O, 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 fasolki. Ja chcę upgrade'y życia i tam ewentualnie energii. I to jest chyba miejsce, w którym nie powinno mnie być. Takie dziwne wrażenie mam. Mogę się mylić. Aqua Eructo! No i zmarnowałem, tylko myślałem, że tu... Dobra, nie wiem, jak to zrobić, żeby tam do tej tarczy się dostać, bo tam jest jedna i druga tarcza. Chyba, że my tu będziemy musieli wrócić.